Siemanko, witam serdecznie wszystkich z tej strony Benek i kolejna porcja Huntera. To już dzisiaj druga, ale jeszcze wieczorem zamierzam. No, jeszcze w tym momencie Quattro Colinas. Ale dziś wieczorem planuję sobie pójść na Alaskę. Bo dawno mnie tam nie było. A teraz zaznaczam na mapie miejsce, w które zamierzam iść. To jest zadanie do zrobienia jakieś. Jest to. Ciudado jakieś. Dotrzyj do niebezpiecznego zakrętu na drodze, zabierz znaki zostawione przez Alejandrę i zamocuj znaki na słupkach. Jeśli nam się uda coś spotkać do tego czasu, jakieś zwierzątka, no to elegancko. Oczywiście wiatr, jak zawsze z początku rozgrywki, jest, że tak powiem, dupiaty. Godzina 10:29. Myślę, że nic nas tutaj już nie trzyma. Wyruszam na łowy. Wyruszam na łowy. Mój koń ma już podkowy. Tylko kurczę. Spierdzielił mi. Niestety. Ptaszki śpiewają już po spacerze. Byłem w lesie. Fantastyczna pogoda. Naprawdę wyśmienicie. Słoneczko świeciło. Ptaszki śpiewały podobnie jak i tutaj. No tylko zwierząt żadnych nie widziałem. No nie, widziałem. Żuczka i bąka. Macie pozdrowienia. Widzę, są ślady. Gdzieś tutaj zwierzęta muszą sobie łazić. Podejrzewam, że to albo te koziorożce, albo dziki. Kurczę, to jest tam wysoko. Jak ja tam się dostanę? Jak ja się tam dostanę? Nie, tutaj mnie czeka zejście cały czas w dół. Tak to wygląda. Później tutaj mamy już ten cały stromy kanion. No tu mamy domek do odkrycia też. Ale to może na odcinek za 100 lat. Mniejsza z tym, lecimy w dół. Śliczne teksturki mają te skały. Może nie do końca. O, właśnie tutaj mamy efekt rozciągnięcia tekstury. Co w tym przypadku nie wygląda jakoś super fajnie, ale trzeba wybaczyć, nie jestem tu od oceniania gleby. Tym się jakiś geolog zajmuje. Słyszałem zwierzę. Chyba, że to za oknem jakiś piesek na trawniku. O, co ciekawe, tutaj nikt się nie odzywa. Ma pan tutaj ślady, proszę iść tropem. Koziorożec, no, nie chce mi się polować na koziorożce. Widzisz, to ostatnie polowania w tym ostatnim odcinku z tymi koziorożcami, no, była to dramat i tragedia. Pewnie będę miał zero upolowań, ponieważ i przydałoby się ustrzelić właśnie na początek jakieś trywialne sztuki, ponieważ nie znalazłem tego koziorożca. Dlatego zagubiony samiec z tytułu odcinka, między innymi. Poświęciłem jeszcze prawie 20 minut na szukanie. Trop się w pewnym momencie urywał. Miał już 0,25%, no ale to. Kiedy jest 0,25%, to takie zwierzę jak łoś, to może być jeszcze z 200 metrów, ale jak to jest taki koziorożec, to nie sądzę, żeby to był jakiś problem. Żeby go gdzieś nieopodal znaleźć, nie? Tego ostatniego tropu. No niestety nie znalazłem. Mimo doświadczenia. Ale pięknie, ale pięknie. Ja mogę ten znacznik śmieszny wyłączyć przecież, bo to. Myśmy chyba. Niepokoją dźwięki dobiegające zza okna. Mam okno otwarte, bo jest dzisiaj cieplutko, ale mnie to wkurzać zaczyna. Bo znowu gdzieś w oddali słyszę jakieś dmuchanie przez rurkę. Czy ja to. W grze słyszę, czy nie? No, też nie wiem, zgłupiałem teraz. No nie, no przecież byłoby. Widać rozchodzące się dźwięki. Wilków mi to też nie przyjdzie. Nie przypomina w żaden sposób. Czekajcie, wstanę i to załatwię, bo mnie trafi.
Dobra, jestem. Skończyło się dmuchanie w rurkach. No, ale za to zaczęło padać. Ale tu Quattro Collinas, a nie sawanna, więc... musimy się przyzwyczaić. Kubkę jakąś znaleźć, żeby dowiedzieć się, czy osobniki były tutaj przed momentem. O! Bardzo świeże. No i znowu, brak wabików na koziorożce. A nie, to szły w tamtym kierunku. Aj. Jak one się tu poruszały? To jest też ten sam osobnik i szedł w tym kierunku. No poszedł tam, poszedł. Zrobimy przyczajkę na koziorożce, niech będzie. No może to ten sam, którym dostał czopek wcześniej. W poprzednim odcinku. Chociaż nie jest to ta strona rezerwatu. Znaczy po części trochę tak, a nie, no proszę bardzo, to jest kobitka. I zaraz się przekonamy, czy gdzieś tutaj będziemy ją mieli jak na patelni, a jak nie, to chrzanić ten interes i będę szukał dalej. Jakaś jasna plama, ale zwierzęciem to raczej nie jest. No dobra. Lecimy w kierunku tego, co mamy zrobić. A później z tego mostu, co ja tam z tych miejsc, gdzie tam te zakręty są wszystkie, to ja coś kojarzę, że szło się w fajne miejscówki, w którym sarniaków było dużo fajnych. Dlaczego mnie ostrzegasz, koziorożcy? Gdzie ty jesteś, co? Słyszysz mnie na pewno, bo wiatr nie wieje w twoim kierunku, więc na pewno mnie nie czułeś, ale... ale słyszeć mnie słyszałeś? To wtedy jak po tej skarpie skakałeś. Nic tam nie widzę, żadnych poruszających się pikseli. A jest, 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 okej. Bierzemy to. Moment, bo ja może chwileczkę poczekam, bo jak się ma okazać, że za chwilkę będzie tu większa grupka. Co on ma, kurde, koszulę z brezentu na sobie? Przecież lornetkę wziął do ręki i takiego hałasu narobił, że... pożal się Boże. Oj. Chyba lipa z tym koziorożcem. Z tą panią koziorożec. Jest tak... no cały czas mnie ostrzega. Co taka czujna jesteś, kurczę. Nie wieje w twoim kierunku wiatr, jakoś specjalna ta kurtka z brezentu na pewno. Wszystko zaprzepaszcza. Dobra. Oj. Cóż to był za strzał i czy nie poszedł zbyt nisko? Nie widzę zwierzęcia, więc najprawdopodobniej leży. No, pójdźmy sprawdzić, nie? Tylko to nam zostaje w tym momencie. Lecimy. No jest postrzelone na pewno, więc... no, tak myślę. Więc raczej nie powinno gdzieś specjalnie uciekać. A nawet jeśli, no to... jeśli nie zostało, no to już po nas. Już go nie złapiemy. Przepraszam. Czy to będzie gdzieś tutaj ten ślad? Gdzieś wyżej? Tak, to będzie gdzieś tu 50 metrów. Dostała. Dostała. O, i leży na dole, zsunęła się mama, proszę bardzo. I zobaczymy, ile było metrów i jak ta broń zadziałała. Prawe, lewe płuco.
Patrzcie, prawie na wylot. W 154 metrach. Jak to wygląda? A nie, mamy kolejne upolowania. A to może dlatego, że rzeczywiście miał 0,25 i przeżył to ten samiec. No aż dziwne w tym momencie, że coś takiego mu... To nie lada wyczyn, że coś takiego mu się udało. Znaczy dobra, jestem szczęśliwy w takim razie. Nie muszę tutaj specjalnie gdzieś trywialnych ubijać po to, żeby sobie poprawić te statystyki, zanim ubiję coś lepszego. 700 metrów, lecimy. Jeśli coś będzie krzyczało, to się dowiemy. A jeśli nie, to przebieżka nam będzie służyła. Dawno nie biegałem. No, znaczy, no nigdy nie biegałem w zasadzie. No nie, nie, może tam kilka razy. Ale jakoś specjalnie mnie to nie fascynuje. Każdy ma swojego bakcyla, każdy ma swoje coś, prawda? Nie specjalnie się tym przejmuję. Na rolkach wolę pojeździć, o. Idą ciepłe dni, trzeba założyć, kurczę. Nogi koślawe po zimie, znaczy zimie, nie jakiej zimie, ale... Przez rok czasu nie miałem ich na nogach. O, bez mała rok, bo... Gdzieś tam chyba we wrześniu jeszcze jeździłem. Lecimy, lecimy. Pogoda piękna. Fajnie, że sobotka. O, tereny śliczne muszę tylko obserwować, bo nie darowałbym sobie, gdybym... Ja pierdzielę, ale robi wrażenie ten aparat. Tak to wygląda, ale z tej perspektywy, kiedy to wszystko poprzybliżam. A tam na środku co, kamień? No, sprawdźmy. To jest koziorożec, tylko nie chcę mi go zaspotować. 400 metrów, ale ta kula opada w tamtym kierunku. Powinna opadać. Zobaczymy, czy mi się uda go trafić. A, z czystej ciekawości, nie? To jest przecież mega daleko. Snajperem nie jestem. O, poszedł już. No i dobra. Całkiem możliwe, że ci się udało, Mr. Koziorożec. Albo Mrs. Pewnie Mrs., bo to... Wilczki wyją, ale te wilczki to jakoś specjalnie wrażenia na mnie nie robią. Powiem szczerze, że jeszcze żadnego nie widziałem. To nie to, co na Alasce. Właśnie z tego powodu między innymi chcę się wybrać na tą Alaskę. Tylko podejrzewam, że ta kozioluncia to będzie chciała sobie pójść tą samą trasą, która szła tamta kozioluncia, która dostała strzała przez te dwa płuca. Więc możliwe, że odczekam jeszcze tą minutkę i zobaczę, czy gdzieś tutaj czasem nie pojawi... Nie, na duże korony drzew są. To tylko jeśli ona będzie stosunkowo szybko się... A jeszcze ją gdzieś tam będą chciały chapsnąć za ogonek wilki, to ona może przyspieszy kroku. No nie, no nie, no nie, słońce nie w tym momencie, no. I pojawi się gdzieś tam. Nie wiem teraz, co mam zrobić. Czy mam to przeczekać, czy mam znikać, zrobić zadanie. Upolowane już dzisiaj mam. Kozica na obiad, koziorożec na obiad dzisiaj. Z cynamonem. Koziorożec z cynamonem. Przecież nie zrobi go w czekoladzie, nie? Dobra, idziemy. Widzę tam też jakieś kupsko. Kto wie, czy to nie ta pani akurat, no. Ja tego zmienię teraz perspektywę troszeczkę i zerknę sobie raz jeszcze dla świadomości swojej. Że niczego nie przepuszczę. Kurczę, ale malowniczo. Ciekaw jestem, jak wyglądają narzędzia modelskie do tego typu rzeczy. Zawsze mnie to pociągało, grafika zawsze mnie pociągała, jeśli chodzi o zróżnicowanie terenu i tak dalej. No jak najbardziej. Kiedyś bawiłem się
Lata do tyłu w programie Bryce. W bardzo starych wersjach jeszcze. W darmowym Terragenie się bawiłem sporo. Dzisiaj, kiedy spoglądam na rynek tych programów graficznych odnośnie tworzenia wirtualnych krajobrazów, to oczywiście nie mówię na poczet gier, no bo to już całkiem inne narzędzia. Tylko chyba, że we fragmentach się takie rzeczy robi. Ciężko mi powiedzieć, jak dokładnie wygląda taka praca. Dobra, to jest wszystko tutaj koziorożcowe. A nie, tu mamy muflona iberyjskiego. Proszę, proszę. I tak myślałem, że jak ja tu pójdę w kierunku tych mostów, to ja być może gdzieś tam w tych górnych partiach będę mógł spotkać te muflony. No, fajnie by było. Bo tych koziorożców to na tą chwilę mam na razie dość. W zeszłym odcinku był też dziczek. No ale w tym odcinku mamy tylko koziorożca jak na razie. O, znowu Levitation. Krzaki zapuściły niewidzialne korzenie. 340 metrów. Ja wam powiem, w tym Quattro Collina, ja tego Quattro Collinas kompletnie nie znam. To jest, jak mówię, na nowo rozpoczęta rozgrywka, znowu po utracie mapki. No i to, co tutaj mamy, tym na razie się musimy cieszyć, a resztę domków i tak dalej, infrastruktury trzeba będzie odblokować sobie z czasem. No ale też nie tak szybko, dlatego że, tak jak mówię, Alaska wita na pewno. Jeszcze dzisiaj na pewno rozegram jakąś partię na Alasce i kto wie właśnie, czy to nie będzie pierwszym live'ikiem, jeśli się przemogę. Jeśli się przemogę, nic nie obiecuję. Nic na siłę. Musiałbym sobie znaleźć też moderatora, żeby nie było przykro na czacie. Wiadomo, z jakich względów. Nie chodzi mi w tym momencie konkretnie jakąś krytykę, tylko właśnie jakieś niewydarzone słownictwo. Bo śmietnik z języka sobie łatwo zrobić, ale wrażenie zostaje po tym, nie? Odpowiednie. Nie powiem, że nie można. Oczywiście, że od czasu do czasu człowiekowi się zdarzy. Ale po co? Ja chcę jelenia szlachetnego. Jelenie szlachetne mamy tutaj na tej mapie. Tymczasem ja nie widziałem ani jednej sztuki dotychczas. Podobnie jak i tego cholernego iberyjskiego wilka. Jestem strasznie ciekaw, czy jest zróżnicowany teksturowo i oczywiście fizjonomicznie, bo wilki z Alaski to ja znam doskonale. Warczały mi przed nosem nieraz. Jeden mnie nawet w tyłek uharatał, ale co do wilków You're in the iberyjskich. right spot. I left the signs so you'd be able to find them easily. Once you've retrieved the signs, there are poles about 30 meters from the bends in either direction. Attach the signs to the poles. I bardzo mnie to cieszy, tak minimalistycznie ta pani postępuje tutaj ze mną, bo co po niektóre postaci miały tyle do powiedzenia, że tutaj pół rozgrywki mogłoby to trwać. Czy to są też te muflony? Muflon iberyjski. Dobra, bierzmy te znaki. No nie dość, że noszę ze sobą kuszę, trzy sztucery. No to jeszcze muszę znaki drogowe przy sobie mieć. Dobrze, że są składane i też do kieszeni mi się zmieszczą. No, tam są dalej te tereny, które tak bardzo lubiłem swego czasu, jeszcze jak rozpoczynałem Quattro Collinas, ale wtedy było dość sporo bugów. Nie sądzę, żeby teraz też były jakieś specjalnie wszystkie wyczesane z tego rezerwatu, ale już troszkę minęło, nie? To już powiem szczerze, spodziewajmy się kolejnych rezerwatów.
isn't even the first time this has happened. I've heard of drunk people stealing. Ludzie po alkoholu potrafią kraść pachołki drogowe. Złomiarze chyba. No. I co tam mam drugi postawić? Ej, no kurde, przecież byłem tam przed momentem. Nie mogłaś mi od razu zasugerować, że to mam zrobić właśnie tam? Jasny wind. Jeden postaw tu, a drugi postaw tam miało być, a nie. Nie wiem, po drugiej stronie mostu, tam, pod drogi, coś mi tam powiedziała tylko i co. Wiadomo, to logiczne, że powinno być z jednej i z drugiej strony. Bo też na to nie wpadnę. Czym jeszcze się musimy zająć? Przecież chciałeś, żebym polował. And one of his goats has gone missing. Apparently it is his favorite, Paloma. This might seem like a small concern, but he has assisted my family on many occasions. I want to repay his kindness. My goza has told me of an isolated tree that Paloma uses to hide from the rain. Perhaps that's a good place to start your search. It stands on its own, so it should be easy to find. Wow, może też obiekt wart sfotografowania. 1,5 kilometra mamy do tego samotnego drzewa. Trochę daleko, na pewno nie na ten odcinek, ale zaintrygowało mnie to troszkę. No i od tego powinna być linia fabularna w tej grze przy okazji, no jeśli już istnieje jakakolwiek. Nudy. I na tych znakach powinniście zamontować znaki. Nie kraść. A gwarantuję wam, że złomiarze wyrwą wtedy oba. Dobra. Dobra, dobra, lecimy. Bo tu mi się zaczyna podobać. Punkcik obserwacyjny tu mamy. Tu mamy jeszcze jeziorko. Wow. Genial. Więc pójdziemy sobie w tym kierunku. A później pójdziemy odkryć sobie jeszcze tą miejscóweczkę. Bo domki nam się odkryją kolejne. Idziemy jak dżdżownica tą drogą. Ślad zostawiliśmy jak dżdżownica w ziemi. Ale dobra. Tak być musiało, najwidoczniej. Bo nie ma to jak wyruszać na samotne po prostu polowanie. Tak, może by coś upolować, ale nie ma to jak linią fabularną troszkę podążać. Wiatr jest cudo. Zwierzaków na razie nie ma. Zobaczymy, może będą. No z tego powinna być ta gra, więc spodziewam się tu ich dość szybko. Wydawać by się mogło, że to jezioro jest dość blisko, ten stawik tam, co był. Który widzieliśmy na mapce, ale patrzcie, prawie kilometr. Prawie kilometr do tego miejsca. Nie wiem, no mam nadzieję tylko, że spędzacie ze mną mile czas i to, że idę sobie w tym momencie, a nie strzelam, niczym wam kompletnie nie przeszkadza. Pogoda jest i tak wspaniale dynamiczna, że zawsze jest co popodziwiać, nie? Raz jakieś przechodzące poprzez listowia promienie słońca, a od czasu do czasu większe cienie. No i troszeczkę bardziej pomylą aurę. Mniejsza o to, ja chcę strzelać! O! O kurde, cóż tak nagle się zamówisz? Malutka chmureczka odeszła sobie, rozpłynęła się być może. I tu nagle mamy to czego pragnę. Ja już myślałem, że to jakieś muflony są. Muflony z rodziny krzakowatych. Już mogli atrapy tam postawić. Metalowe. Znowu bym z kuszy przywalił i byłoby ptał. Dobra, chodzicie tutaj. Widzicie, co ja sobie myślę? Ja sobie myślę, że one właśnie poszły w kierunku wody. I to chyba nic bardziej mylnego, ale
Co do tego, to mogę mieć wątpliwości jakieś, no bo no wiadomo, że może zwierzę wybrało się na przykład na grzyby. Dużo tu mamy. O właśnie, gdyby się autorzy gry naprawdę postarali, to by może jeszcze symulator grzybobrania z tego jakiś fajny wyskoczył. Nie powiem, nie powiem. Gatunki grzybów odpowiednie dla danego rezerwatu i oczywiście, no, oczywiście też trujaki, nie? Nie mówię, że musielibyśmy od razu robić z tego jakieś mrożonki czy coś, ale taki grzybek gdzieś tutaj, opa, tak idę sobie tutaj, tędy patrzę, a tutaj gdzieś w krzaczorze leży kurczę, maślaczek, jeśli to jest Europa, i hyc, bo to wiadomo, iglaków tutaj dużo. No to już maślaczka mamy, nie? O tej właśnie tutaj w tym zagajniku, w tym laseczku takich maślaków byśmy mogli sobie fajnie nazbierać. Chociaż mogłoby troszeczkę więcej ściółki. Ale właśnie taki katalog mieć do tego, taki elementarz. I oczywiście grzybki jako takie jakby, nie wiem, niewidoczne ikonki, nie? Wcale nie zamalowane. I tak powiedzmy zbieralibyśmy je, kolekcjonowalibyśmy je. No co, 200 różnych grzybów i prócz tego, że wyprawa na polowanie, to przy okazji jeszcze grzybobranie. No jak już się nic nie dzieje, bo nie ma zwierzyny, to przynajmniej grzyby, nie? Jaż na grzybach też nic nie dzieje. Jak na Wimbledonie. No, oczywiście przepraszam wszystkich, którzy oglądają tenis ziemny, bo być może lubią. Dla mnie to tenis ziemny to podobnie jak i golf. Może i chętnie bym zagrał, a już niekoniecznie oglądał. Piłka nożna, koszykówka. Ogólnie sporty. O, słyszę wilki. Ogólnie sporty zespołowe mnie interesują. Tylko nie siatkówka. Tylko nie siatkówka. Wolę piłkę wodną. Wodną bardziej od siatkówki, powiem wam szczerze. Czy tutaj dzików raczej miał nie będę. Ja zobaczę, czy czasem w ekwipunku. Dobra, jest elitarna trójnożna składanka. Więc słyszę dziki, więc ta elitarna trójnożna składanka, ambonka. Będę miał ją, że tak powiem, za paskiem. Ostatnio, jak ją pakowałem, to nie do końca ją złożyłem i szlufka mi się urwała przez to. A na takim terenie, jak tutaj widzicie, kurczę, o krawca bardzo ciężko jest. Ale nić pajęcza, do tego taka igła z takiego iglaka, dziurka w tej igle zrobiona, nić pajęcza i szlufka naprawiona. Nie ma problemu. Z survivalem za pan brat. Chciałem na żywicę przykleić. Tylko żal mi zranić taką sosenkę nożem, żeby ta żywica wypłynęła. Muszę poczekać, jakiś muflon podbiegnie, jak przypierdzieli, to może kawałeczek rozwali, to na przyszłość sobie do jakiejś pudełeczka popaście do butów. Bo wiadomo, no butów nie widzę, są dziwne, że nie mogę sobie spojrzeć na stopy, bardzo dziwne. No ale taka pasta do butów już mi się skończyła i mam jedno wolne pudełeczko, będę mógł sobie tej żywicy nabrać. Muflony, muflony. Nie ma tu z was żadnego, nie ma żadnego zwierzaka, ale przynajmniej mogę jakieś bzdury pogadać. Co mnie strasznie, strasznie cieszy. Ja wierzę w to mocno, że zaraz coś się pojawi. I będzie można przyfanzolić. Lufa już ostygła, Holender. No, tam mamy te słynne miejsca, gdzie pewnie jakieś kozice uda nam się wyharatać. Co? One się naprawdę wspinają, te koziorożce po takich, po nawet takich, kurczę, stromiznach. Oglądałem program na ten temat, taki dokumentalny, przyrodniczy, gdzie właśnie takie kozice, takie raciczkowate oczywiście, takie odważne bardzo.
Spinają się, kurczę, na ten. No jakiej jest? Brakuje mi słowa. Na tą ogromną światową tamę w Stanach Zjednoczonych. Hoovera. Hoovera. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo stromo. Ale gromadzi się sól, która jest zawarta w wodzie. I ona osiada w górnych partiach. No i one, ryzykując życiem, wchodzą tam do góry. Skubane. I to po takich stromiznach, że jak się patrzy z dołu, no to wygląda to mniej więcej rozsądnie, ale jak się spojrzy z ich perspektywy w dół, no to już nie wygląda tak kolorowo. To znaczy, ja bym się zwalił stamtąd od razu, nie? Nawet nie sturlał. Jedno spojrzenie w dół raczej nie przetrzymałbym widoku. Tylko z drona. Tyle mamy miejsca tutaj, tyle mamy miejsca i nic z tego, kompletnie nic z tego. Dwa koziorożce dzisiaj tylko widziałem. Jeden dostał po płucach, zachorował na płuca, a drugi gdzieś tam sobie szedł daleko. Chciałem oddać strzał i zobaczyć, jak się będzie miała odległość odległością 400 metrów, wiadomo, ale w takim przypadku, kiedy kula leci w dół, no to chyba nie muszę aż brać takiej dużej poprawki nad zwierzęciem, żeby. O, dzień dobry! Ale nie. Ja nie będę chciał. Do sarenki. Dla sarenki rozkładać tutaj trójnoga. I mam nadzieję, że wiatr też nie będzie aż taki straszny dla mnie, no bo widzę, że nie jest za ciekawie. Ale też nie jest jakoś specjalnie źle. A więc jeśli się tylko nie pojawi w tym stożku sarna, który określa nam kierunek wiatru, no to będzie fajnie. Jesteś. Jesteś, jesteś. I to całkiem fajnie, blisko, kurczę, i to tak blisko, że ja chyba mogę nawet się położyć w tym momencie i poczekać na nią z kuszą, a może przyjdzie jeszcze jej pan. Koziołek, tak? Koziołek, matołek. Ja zobaczę, czy ja mam złożoną odpowiedni grot. Na sarnę była 300, nie mylę się? Chyba tak, nie, no jasne. Na sarnę na pewno jest 300. Tylko czy ona podejdzie teraz tutaj w górę? Ja nie wiem dokładnie, jak jest ukształtowanie terenu tam w dół zaraz. Więc całkiem możliwe, że nie da rady tutaj wejść. Nie uciekaj. Nie, 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 nie! Zając, ostrzegawcze uderzenie. Uuu! To była 300, co prawda mała, ale ja nie trafiłem. Nie trafiłem. Poszła w górę. Oj, 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 oj. Nie trafiono w żaden organ. Matko Jeruna, no. Nawet mi się nie pojawił tutaj w tym momencie znacznik odnośnie tego, że trafiłem ją śmiertelnie. O rany, ale to skopałem. Ja nie lubię takich strzałów. Oj, jeśli ona zginie, pojawi mi się tutaj ten kolorowe miejsce. Równie dobrze mogło jej przejść przez jakieś ucho, coś w tym stylu. No i no nie bardzo. Nie bardzo jestem pewien co do tego, czy ona padnie.
I czy ja może się mam ochotę poskrać na zająca? Nie, no bo nie, no nie mam przy sobie tej słabej broni. To znaczy 22, nie? Nie mam, żeby zająca ustrzelić. Musiałbym też się mocno starać, po to, żeby do zająca podejść i z kuszy strzelić. A do zająca z kuszy to wiecie, jak się strzela, nie? Czasem wyjdzie, czasem nie. Znacznika mówiącego o polowaniu nie ma. Słabizna. Dawno nie miałem takiego strzału do sarny. Przede wszystkim z kuszy. No stamtąd to na nie przyjdzie. Raczej nie. Jak to było 10 metrów, kurczę, czy 7, czy 8, ja miałem brać na to poprawkę, że ona pójdzie w górę. Całkowicie o tym nie pomyślałem. Ja nie wiem, jak to jest. Chciałbym się przekonać, no ale się mogę nie przekonać. Muszę pamiętać o tej sarnie, w razie czego, jeśli pojawi się tu jakiś znacznik, to ja będę musiał po nią tutaj wrócić, bo na tą chwilę jakoś nie bardzo mi się chce iść. Pójdę jeszcze nad wodę sprawdzić, jak to wygląda. Ale tak jak mówię, mogłem sobie na kucaka poczekać i nawet nie nawoływać. Ona była czujna, cały czas podchodziła do mnie, w moim kierunku szła i mogłem zobaczyć, czy jest za nią jakiś samiec, czy nie. No. Wyglądało na to, że wcale nie musiałem czekać, tylko mogłem ze sztucera przywalić i tyle. To by było super pewne. Chłopie, znowu brezentowa kurtka. Oj. No. Wiem, że tu jesteście. Podejść sobie tutaj, poczekać na tego zająca, ustrzelić tego zająca. Ile ja tam tej nagrywki mogę jeszcze mieć? 10 minut, 15 maksymalnie na tym odcinku i będę kończył. Kupeczka pana zająca to jest. Ale pana zająca to nie bardzo widzę. Ale 2, 4, 3 bym go poczęstował. A z racji takiej, że sobota jest. Idę na zająca. Znacznika dalej nie widzę. No, ale nie tak daleko, tak wysoko pójść ta strzała nie mogła, ale na pewno poszła i wydaje mi się, że zamiast dostać tutaj w tułów, tam gdzie serce jest, to poszło, czy płuca, to poszło lekko w górę i dostała gdzieś w szyję, ale także nie uszkodziło jej w ogóle karku, tylko po prostu przeszło gdzieś na wylot i już i po prostu pobiegła sobie ochoczo, ale nic jej nie będzie tak naprawdę. Mam nadzieję, bo jeśli rzeczywiście padnie, to no, może być spory kawałek do przejścia, żeby ją podnieść i się przekonać, że dostała. Ja za kilka minut na pewno będę chciał spojrzeć. Na zająca też nie ma wabików, na zająca to się trzeba przyczaić. Nic nie słychać za bardzo. Ale może gdzieś tu będzie latał latający zając.
Patrz, ile mi się tam listowia nagromadziło. Jeszcze przed chwilą tam był łysy teren, a w tym momencie już jest. Już jest, kurczę, nie do ogarnięcia. Może być tak, że zaraz będę widział tylko zająca uszy. Ale ja lubię ładną graficzkę i lubię te tereny, więc na pewno nie będę to jest gdzieś specjalnie przecinał sobie grafy. Po to, żeby widzieć pojawiające się 2 kroki przede mną trawy, nie? Może nie lornetką z takiej odległości, bo to trochę bez sensu jest. No proszę. What a nice meeting. Połóż się ładnie. Widać mnie, widać mnie. Kładź się. Kusza. Grot 300. Idziemy na zająca. Powiedzcie, że mnie nie zwieje. Ja nawet nie pamiętam, czy ja w Quattro Colinas kiedykolwiek. Co mi tu ostrzegasz? Patrz się spierdziela. Dziadu jeden. Dobra, on tu będzie się kręcił na bank. Ja sobie tylko tutaj podejdę. No i kupę w locie zrobił. Proszę bardzo. Lekka katakupa. Troszeczkę lżejsza od powietrza. Ale nie lżejsza od helu. Do stratosfery nie poleci. Cyk. No zając. Poczekam na ciebie. Ja mogłem się zorientować, ile on jest metrów ode mnie i strzelać do niego wcześniej, tylko. Obawiałem się znowu tego strzału z tej kuszy. Ale są nad wyraz jakieś, nie wiem, płochliwe. Ja widziałem. Chociaż może dlatego, że mam plecak. Gdy miałem tego wielkiego plecaka z tymi sztucerami. Muszę następnym razem spróbować innych taktyk, bo może lepiej by było rzeczywiście nie nosić tego wielkiego plecaka. A po prostu co on będzie. No mam nadzieję, że on będzie sobie kicał tutaj gdzieś w okolicy, a nie będzie, kurde, teraz siedział i czekał, aż ja przyjdę. Wiecie co? Nie ma tego złego. Ja ten, no przecież niekoniecznie musiałem tego zajączka upolować. Dlatego, że przyrodę też można podpatrywać, nie? W jakiś sposób. O. Mam aparacik, wzięliśmy zajączka, fajny był. Trywialna jedynaczka samczyk, jedyneczka samczyk, może by sreberko z niego było, bo trójka jest największa. No tutaj to ja nic nie zobaczę. Jak tam nasza sarna? Nic, gdzieś wpierdziała radośnie ziarna. Zając, bo mi się wydaje, że za kilka chwil będę miał cię dość. Jestem cierpliwy, ale do czasu. O! Ale za to mam tam. Proszę bardzo, aż miło zobaczyć taki obrazek. Jak my to zwierzę spotujemy? W jakiej jesteś odległości? 330. 330 metrów. O!
Praktycznie koniec odcinka jest. Zawsze się ma... O! No i dzień dobry! Piąteczka średni. A tu niewielki. O rany! Czy ja się mam możliwość zbliżyć do nich na odległość? Chociaż tych 250 metrów, jeśli on nie będzie zmieniał pozycji, a wiatr będzie w dalszym ciągu taki sam, to może niekoniecznie przeszkodzi mi w strzale i nie zniesie mi tej kuli jakoś specjalnie. A strzelić spróbujemy. Piątka wilk. Nie wiem do jakiego kurczę jest wilk. Wydaje mi się, że taki drapieżnik to do dziewiątki będzie. Podobnie jak szakal, czy tam inne chyba, co? No nie wiem, nie wiem. Na Quattro Collinas nie polowałem. Wilka widzę pierwszy raz. To jest sarenka. Może to jest właśnie ta, która sobie obeszła jeziorko dookoła. No, a ty siedzisz tak fenomenalnie, że aż się prosisz o strzała. O, proszę, tu są jeszcze. Jest bardzo łatwy, niewielki. Piątka, średni samiec. A sarenka też odpoczywa, tak blisko wilków? Sarenka to chyba wystraszyła. I tyle po, tam jeszcze jedne coś. Sarna! No nie mogę, nie? Chyba wilki są najedzone. Tam jest szóstka. Skupić się i strzelać przez jezioro. Z czego ja mam strzelać do wilka? Widzieliście to przez... Widzieliście ten okular w tej lornetce? Patrzcie, jeden jest przezroczysty. Takie coś. O! Chodź. Uciekłaś? O, może była tutaj. No szkoda. No właśnie. Raz wiatr nas rozpieszcza, raz niestety jest do bani. I do bani był tym razem. O kurde, co ja mam teraz do wilków strzelać? Czy mam do sarny strzelać? Wracaj tutaj. Ona chce przyjść tutaj? Tam się odzywał zając. Tego zaraz będę musiał zbierać. Jeśli dobrze strzeliłem, bo jak znowu zmaściłem, to będzie katastrofa. Utwierdzić chciałbym się w przekonaniu, że te wilki dalej tam czekają na mnie. Jest i szóstka. To co, piątka na srebro by była tylko powiedzmy, a szóstka to wtedy już nie, no jak do dziewiątki. Dziewiątka diament. Nie wiem też, cóż to był za zwierzak, w którym momencie, w którym miejsce uciekła ta sarna, którą wołałem. Czy to był rzeczywiście koziołek, czy to była samiczka, bo... Samica, bo kurczę... Co, ja do wody wlazłem? Okej. Ale miejscówka jasna, cholera. Pokażcie mi tutaj teraz.
Czy ja widzę te wilki, czy ja ich nie widzę już? No nie, chyba już tych wilków nie ma. Zlęknione? Nie są. No i co mi z tego, że to jest 300 metrów? Ja wiem, że ja strzelałem na 400 prawie kiedyś. Tam jest ten trudny. Ja bym chciał go. Ja bym chciał go spróbować strzelić. Oznacz go jeszcze raz. Sprawdźmy. 300 metrów. Kurczę, że ja nie mam tego nastawienia na 300 metrów jeszcze do sztucera. Cholera. Trzy, trzy, zero na wilka? Ekwipunek, amunicja. 3-3-0. Niedźwiedzie, łosie, bizony. Niestety. Duperelka. Zostaje nam Ride the Lightning, ten. Który mam. Jako... Zakupiony zamiast 2,70. Tu jest chyba ten jeden, co? Tu jest chyba jeszcze jakiś, nie wiem nawet teraz. Zaznacz mi go proszę raz jeszcze. Będzie taki zgiełk, że będą wszystkie wiały. Szóstka. Dwójka. A, czyli szóstka jest tam. One leżą. Tu jest piątka. Szóstka jest trudniejsza do upolowania. O nie, dobra. W tym momencie jak siedzisz, tam żadne krzaki gdzieś go nie zasłaniają, bo to też może być problem, nie? I tak naprawdę to niby 301. A tu by było 305? Nie. Nic do nas nie wraca, jeśli chodzi o te sarny, więc... No nie ma śladu upolowania? Co jest cholera grane z tą kuszą? Dobra. Pominę to milczeniem może. Spadaj. Walę do tej piątki jest dla mnie chyba bardziej... Szóstka jakoś specjalnie nic nie wnosi fantastycznego. Najważniejszy dla mnie jest wilk. Ja chyba będę chciał spróbować. Im bardziej w tym kierunku, tym bardziej mi będzie znosił wiatr mój pocisk. A tutaj też są te krzaki. Dobra. O, ma, te się znowu położył. Rany. Nie ma tu żadnej wiewiórki gdzieś przy okazji? Albo gdzieś tutaj jakiś bliżej. O 230 metrów, proszę bardzo, sarenka. Tu mamy. O, proszę bardzo, nie mogę go zaspotować. Też troszeczkę dupia ta sprawa. Nie lubię takich sytuacji. Cóż to ma znaczyć? Skoro jest, to jest. I tu mamy zająca. Haha, tutaj się porobiło. Ja chcę wilka. A ja chcę wilka. I to na wilka się zaczaję. O! Nawet się fajnie. Nie, to jest niewielki. Jesteś tutaj. No proszę, ja muszę kończyć odcinek. A chcę się tylko przekonać, czy oddam celny strzał. Do leżącego troszeczkę nie bardzo, bo opad pocisku w tym momencie wybacza mi troszeczkę. Tą podróż do celu. Kiedy on będzie wyżej, po prostu będzie sobie siedział, to będę miał większą pewność, że do niego doleci ten pocisk, nawet gdy będzie miał nad głową celownik. Wy będziecie stąd zaraz wiały i to solidnie, jak się przestraszyta. No usiądź, kurczę.
jak na złość. A swoją drogą to tamten chyba jest dalej jak ten, nie? Takie trochę dziwne to jest moim zdaniem, no to. Może perspektywa robi swoje. Co ty zemdlałeś? Te już wstawały, ta i ta, ten jeszcze nie wstawał. Może taka naturalna kolej rzeczy, zaraz ten będzie robił obczajkę terenu. Tej sarny już nie ma. Patrzcie, ten znowu usiadł. Ten dalej leży. Oj, bo przestanę mieć nerwy do tego. Stąd w zająca? Nie, nie. Oj, nie, nie. 200 metrów też tak kusisz. Strzałem ze sztucera. No, 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 no. Do góry, do góry. Do góry, do góry. Dźwigaj, parcha. Jest, dobra. No to próbujemy. O kurde. Za nie mógł? Za nie mógł. No może nie żyje? Taki strzał? Nie. No i dobra, 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 dobra. Dobra. Co się z wami stało, wilki? Przygarbiony. Ależ szóstkę przynajmniej wywabiłem teraz. A ja wracaj, wracaj, wracaj. To już nie. No to... Ale że ja go cały czas widzę jako 100%, 75-100%. To aż dziwne. Ja słyszę, że wyjeta. Patrzcie, patrzcie, ty. Myślę, że mnie widzą. Trudny. Próbujemy raz jeszcze. Polowanie z takiej odległości. No być może było tak, że... Sarny uciekły? Nie, nie uciekły sarny. Dzień dobry. Witamy serdecznie w odcinku Benka. Dostała mi leże. Leże, 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 leże. Kiepska sprawa. Ale to odległość robi swoje. Jak tam kolesiostwo wilkowe. Jeszcze raz. Ucieka. Niedobrze. Być może drugi wystrzał, ale czy na odległość 300 metrów? Może słyszą na 300 metrów. Czy ja tam widzę cokolwiek? O, proszę bardzo! A nie, to sarna. Wilk nie dostał. Wilk nie dostał. Nie udało mi się to polowanie dzisiaj za bardzo. Tutaj z tymi strzałami z kuszy też totalna... Totalna masakra. A więc jak widzicie, niby człowiek potrafi, ale tak bardzo. Aj, nie, 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 nie. Tak?
Dobra. No to co, idziemy w te rejony, w których dostały wtytkę i zbieramy te zwierzaki i kończymy odcineczek, tylko zobaczymy, czy się udało trafić, jak się udało trafić. No niestety. Co to podwodne drzewa? No proszę, proszę, tak też może być. I tak też może być. Na morzu nowe takie. Sarenko dzika. Nie uciekaj. Cholera, ale odrzut. Ale jest odrzut w tej broni. Ona jest... Właśnie, jestem ciekaw, czy zwierzę zachowuje się w ten sposób dlatego, że zostało postrzelone, czy zwierzę zachowuje się w ten sposób tylko dlatego... Nie, mamy drugie. Mamy drugi ślad. Dobra, są już dwie sarny. Dobra, ja już więcej nie strzelam. Na tym odcinku z tego względu, że nie będzie mi... Aha. A znowu ta z tej strony chyba nie dostała. Czyli może być tak, że zwierzę, kiedy jest głową ku dołowi, podobnie jak ten wilk, którego widzieliśmy, to najprawdopodobniej jest taka sytuacja, że on po prostu jest zlękniony. A nie, że dostał. Szkoda, że to się nie przekłada właśnie na pewną animację zwierzęcia, jeśli ono dostanie. Ja wiem, że ono tak się dziwnie pokraczne robi, ale... praktycznie zawsze. Nawet wtedy, kiedy nie trafimy i kula trafi gdzieś obok, w ziemię. Tak więc do końca wniosków, przepraszam, wyciągnąć nie mogę na ten temat. Być może kiedyś to się okaże bardziej oczywiste, jednak na ten moment... nie wiem. Może wy macie lepsze pomysły na ten temat, jesteście lepszymi obserwatorami. W organ nieżywotny trafiono, mogłem się tego spodziewać. Bo jednak to było ponad 200 metrów, a mimo wszystko średnie, więc musiała dostać po bebechach i to solidnie. Zajączku szaraczku, masz szczęście, ponieważ przed chwilą nadmieniłem, że nie będzie już dzisiaj strzelania. Zatem ciesz się. Oznaczasz mi to? No i gdzieś tu leżysz, leżysz. A więc ciesz się i raduj. Nie będę do ciebie strzelał już dzisiaj. Ło! 230 metrów. W tym momencie jak dostała, była w ten sposób ustawiona. Ocena 0, wiadomo, bo to jest to samica trywialna. Weryfikacja cienka. No, troszkę za wysoko. Widocznie ten pocisk rzeczywiście do około 200 metrów leci. Mniej więcej w punkt. Tu poszło troszkę za wysoko. Mniejsza z tym, ja będę musiał znaleźć jeszcze tutaj ślad. Bo tu była druga. I zobaczyć, jaka jest różnica. Tamta by miała 230 metrów, a zobaczymy... jak było w przypadku tej drugiej. Tu już są jej ślady. O, dostała. Pamięci średnie. Leży tam. No i z takiej odległości można zobaczyć sarnę, więc wcale się nie dziwię, że tego koziorożca nie znalazłem. Z tego z poprzedniego odcinka. 0,25 miał i przeżył. On gdzieś biega. Aha, no dobra. 204 metry. No tak chciałem to zrobić, żeby to wyglądało na strzał mniej więcej tutaj, ale poleciała tutaj, bo ona przemierzyła kawałeczek trasy, zanim ta kula te 200 metrów pokonała i dostała po prostu w dupkę. A ja mogłem ją naprawdę wyprzedzić tym pociskiem trochę, pomyśleć o tym. Myślałem, ale nie do końca i kończyło się to w taki sposób, w jaki widzieliście. Więcej grzechów z tego odcinka nie pamiętam. Żegnam się z wami, dzięki za to, że jesteście.
że wspieracie miłym komentarzem. Super, naprawdę, nic bardziej. Gdzieś nie podnosi na duchu właśnie jak to, żeby przeczytać jakiś komentarz, żeby zobaczyć tą łapkę do góry. Super. Trzymajcie się, pozdrawiam raz jeszcze.